Siemanko, witam Was w pajęczym gnieździe, w rozbudowanej ekipie. Dzisiaj mamy Kota Kapsko i Dawidka z kanału David & Ptaszniki, który przyjechał specjalnie na szkolenie z wystroju terrarium. No. Także dzisiaj będziemy stroić terraria dla braszek i nie tylko. Zapraszamy do oglądania. Także, jakbyście się zastanawiali, dlaczego kot Kapsko? Ma na imię Kara i jakoś tak przyszło ten, że Kapsko się do niego zaczęło mówić, nie? Bo nadal ja chciałem, żebyście się nie zastanawiali, dlaczego Kapsko. Karsko to jest. Dobrze, Karsko, Kapsko. Jest elegancko. Jest idealny. No, także... Dawidek, bierzemy pierwszy terrarium, nie? No trzeba. Trzeba, bo szkoda czasu na siedzenie i nic nie robienie. Szczególnie jak jest tyle roboty na hodowli. Mamy tu pierwszy terrarium. Jak myślisz, dlaczego to zrobimy? Dla jakiego pająka? Co by tam masz ciekawego? Może? No może być ta pulchra. Pulchra? No, może być, jak nie brałem. Dobrze. Wezmę teraz tą pulchrę. Ucieka. Ona będzie twoją inspiracją tutaj. No, mam się wzorować na nie, tak? Tak, będzie cię inspirować. Ale to jest moja? Twoja pulchra. Czemu wy ją dotykacie? Żeby zaprezentować ją. Możesz... Masz węgla? Mam, ale możesz ją pokazać z bliska. Moją pulchrę, która jeszcze nie ma imienia. Moje pająki nie mają imion, ale twoje... Twój pewnie będzie miał. No, dopóki jest jeden. No, później jest stracę jeden. Imiona. Dobra, Dawidek. Tu mam takie różne różności. Ale ty masz kozackie rzeczy. Co nie? O, jest, mamy to. Dobra, będzie idealny. Co to? Kamień? No, mam jest to, czarny, miałem się inspirować taki na korek. No, jest. Korek taki masz tutaj. Fajny. Chyba, że chcesz inny sobie wybrać. Powiem tak, moja wizja artystyczna nie widzi nic. Dobrało się dwóch facetów do strojenia. Ale dobra, może to się da jakoś fajnie zrobić. Patrz się na nią ten, żeby się inspirować. No będzie idealnie, mówię ci, ten kamień pasuje. To jest kamień do kamuflażu. Dobra, to musi pójść chyba na koniec. Ja bym nawet ten zrobił tak, że podkopał może trochę to. No też właśnie tak trochę. Nie? Żeby to się... Ładnie weszło tam. Elegancko. Żeby tam elegancko weszło, tak. O, proszę bardzo. Teraz gwóźdź programu. Kamień. Dobra, na power. Ale nie no, dobrze się zastanów, gdzie nie go no, położyć. Trzeba go tak... Czekaj, ona stoi tu, to może tu chce tego kamienia. Chyba nigdy nie ozdabiałeś ten, nie wystrajałeś domu w Simsach. Nie, nigdy, ja nie lubiłem, ja zawsze... No jest prawie jej wielkości, nie? Bo tak naprawdę ja w Simsach się zawsze wystrajało dom, żeby później śmierć była piękniejsza dla tych Simów. A to ja zawsze w cztery ściany zamykałem i albo basen robiłem. Co, już cierpię tam. Ej, ty ładnie to wygląda nawet. Co jest? Pięknie. Daliście korka i kamienia. Dobra. Gratulacje. Ja nie mam umiejętności takich, no to jeszcze mogę... jeszcze daj kwiatka na to wszystko. Ej, nie, teraz to wygląda. Możesz meszki dać jakieś. Teraz to wygląda na razie. To jest zbyt żeby jasne. Dodać kolorytu. To jest zbyt jasne do tego, ale... Ona już cierwie tam, chciała wchodzić do terrarium. O, jakby dać to do tego kamienia. W sumie nie głupi pomysł. Widać czarną duszę masz, takie wszystko ciemne. No inspiruje się, nie? No ale właśnie dajcie jej trochę koloru. Inspiruje się czarną duszą. Mówisz, takie jesienne kolory. No jeszcze tak pas, będzie wychodzić spod kamienia, nie? Ja ci to mówię, to ma potencjał. O! O kurczę. Ty, no nawet, nie, to wygląda jak rafa kolorowa teraz. Ale... Nie, no dawaj, mech dawaj. Taki. Leśny. O. Mech leśny, koralowy. Nie no, jest git, jak na moje umiejętności, jak powtarzam to wiele razy na moim kanale, jak na moje umiejętności, jest dobrze. Ale czy ogólnie jest dobrze? Tego nie wiem. Nie no, to chyba raczej to nie będzie już pasować. To raczej bym dał do suchych takich. No, to jest też.
Kolorytu jeszcze jakiegoś chcesz może dać? Jeszcze czerwony. No, dawaj, to masz tutaj dużo możliwości. No tak, tylko wiesz, ja nie mam tej wizji artystycznej. Widać, że ukryty artysta. Zbyt tak skromny jesteś. Odważnie no. Połączyłeś kolory. Zbyt skromny jesteś. Duża odwaga. No. No tak. Ale nie, no. No tak jesiennie wyszło. No. A akurat mamy. Sunset. Jeszcze, nie, czy już nie, wiosna chyba. Czy jest? No, wiosna jest. Już jest wiosna, nie? No jest. No to idealnie, jak widzicie. To może z przodu tak daj. Albo tu. Tak jeszcze, ale no. Nawet tak przy wejściu, czy nie może być? Tu gdzieś. No, może być. No. No to niech będzie sobie. Ale może z drugiej strony. No, mchy są fajne, nie? Jak je pryskasz. No tak. No to one trzymają wilgość, to pająk sobie zawsze może podejść i tak zwilżyć sobie helicerki. Nie no, jak dla mnie jest spoko. Ready. No to weź obróć to terrarium, żeby wszyscy mogli zobaczyć i wprowadzimy nową panienkę. Podziwiajcie moje dzieło artystyczne. Patrzcie, jak się wprowadza. Jak się, Natalia, tobie podoba nowy domek dla Purchy? No, fajny. Fajny, nie? No, widać, że Dawid ma talent. To jest zdolny chłopak. Do którego się nie przyznaje. Dzięki. Jeszcze się nauczy. Na razie zbyt skromny jest. Trzeba się otworzyć, nie? No, już jedno mamy za sobą. A już pajęczynę sobie zrobiła. No już pajęczynę sobie zrobiła na moich dłoniach. A klimatyzacja musi być, nie? Tak. To jaki następny? A to niech najpierw będzie Hamaori. Tak, myślałem. No i dobrze myślałem. A nią też można się poinspirować, jej nogami też pomogli. No oczywiście, dlatego zaraz ci ją tutaj zapodam. Już sobie szykuję pomarańczowy. Ale te podliczki masz. O! A je też pod kolor. A nie? Chyba najczęstsza ozdoba do bakterii Hamori. Jedna z najczęstszych. A zobacz, jaka ta wyrośnięta już. No, jest masna już. To jest sup adult samica. Może ją położę tutaj. A, żebyś mógł się inspirować. To dawaj jakieś kontrastowe. Jakie macie w ogóle mchy? No, jeszcze jest zielony. Czerwony. Też jakiś zielony. Też zielony. To może jakiś zielony. Biały jeszcze do tego. Biały i żółty. No, dokładnie. Ale jej to możesz nawet dać to. Mówisz? No, Hamori ma sucho. No, sucho ma, ale czy będzie pasować? Będzie pasować. Emilka też coś takiego ma. No to trzeba teraz to ładnie połączyć w całość. No właśnie. To jak wygląda? No jak zwykły korek, no. Tak samo jak poprzednie. Daj się trochę fantazji. Trzeba inaczej, dajmy tak. Tak. Żeby się różniło. A nie, bo wtedy tam będzie pusta przestrzeń. No właśnie. Albo no to i tamtego kija dać, o. Jakoś tak. Jeszcze na to połóżmy. No odwrotnie. Może tak, o. O, wbijasz go. No bo o to mi chodziło właśnie, tylko... O, jaka trąbka. Wie, ja tylko tak ten, przymierzałem, nie? O. Dobra, teraz to trzeba ładnie sobie tutaj wziąć. Trąbka taka... Tam można podkopać tak, nawet w sumie. Możesz przesywać też ten, korek trochę. O, i będzie idealnie. O, i tam nawet można teraz meg dać. Ja teraz mam wizję artystyczną. No i o to chodzi. Właśnie o to chodziło. Żeby... Ale się odpalił. O, będzie się działo teraz. Tylko jaki kolor. Skoro tam jest biały, to na pewno nie będzie biały. Niech będzie czerwony. Mm-hmm. Nie wiem czemu, ale... Patriotycznie. O, właśnie! O to mi chodziło. O tym pomyślałem od razu. Nie żałuj sobie mchu. Mamy go dużo. No mamy dużo, ale też jest więcej pająków, więc nie wiem, czy tak starczy z moją wizją artystyczną. Spokojnie, damy radę. Albo w sumie... No nie, dobra, będzie git. Jeszcze jednego tam wcisnąć. No to jak zostało tak mało, to już wcisnę całe. Gdzie to się wykorzysta, takie coś już. No chodź tu. Albo to tak skromnie. Czyli wszystko dla... Ej! Aurat. To wygląda. Co ja mówię? Wygląda ładnie. Si?
śmiesznie tak wystaje. No. Wygląda niecodziennie, ale nie wygląda brzydko. Więc to już jest jakiś sukces w moim wykonaniu. Muszę powiedzieć. Nie, no to teraz żółty może iść pod spód. Myślę, że widzowie ocenią w komentarzach. Jak się myślę, podoba. Że zrobimy konkurs na najładniejsze terrarium w moim wykonaniu. Dobra. Tylko wiecie, głosować szczerze, a nie. Bo ja tu z moją wizją artystyczną to nie wiem, czy to w ogóle się nadaje na cokolwiek. Można na żadne nie zagłosować? Też dać można. Ujemny głos? tylko to musi być od serduszka. No. Nie, a można na wszystkie. A jak będą ładne, to oczywiście. To musi być też od serduszka. A to skąd się tu wziąło? No, nie wiem, wyskoczyło z terrarium. No to nie będzie tutaj, to żeby się tak połączyło ładnie kolorystycznie. Wow. Ej, no nie wygląda. A kiedy zrobicie terrarium dla kota? No, no, słyszę, że się domaga. Ja mam klatkę z królikiem, to może się polubią. Nie. Jest taka możliwość. Terrarium dla kota to cały dom. No to... Na to my nie stać jeszcze. Żeby mu zrobić. Spokojnie. Z YouTube'ów kiedyś się dorobisz może. Właśnie, może kiedyś. Tyle ludzi mówi o tych mitycznych zarobkach z YouTube'a. Pa, zrobię to jako drzewko, chłopie. No ten krzak. Ten u góry to jest taki gorejący biblijny, bo czerwony, a tutaj no. Taki standardowy. Ale wygląda to przednio. Biblijny krzak. No biblijny krzak u Hamori. A to dałoby się jeszcze jakoś połączyć może? Nie, to już za dużo nie, by było. Nie przesadzam. Myślę, że już może być. Chyba, może że być? Jeszcze coś tam. No bo jak będzie za dużo, też będzie takie masło maślane, brzydkie. No i Hamori też będzie kopać. No, więc więcej nie potrzeba tak naprawdę. Będzie cacy, tak dla mnie. Dobra, to bierzemy Hamori. Naszą panienkę. I robimy jej przeprowadzkę. Zaprezentuj wprowadzenie. Jak myślisz, podoba się jej? No nagle się odwróciła, więc nie wiem, czy to z szoku to zobaczyła. No ale nie, no myślę, że jej się spodoba na pewno. Też tak myślę. Ma tutaj elegancko, bo nawet zasypałeś ten fajnie tył. No, będzie miała sobie gdzie kopać. Co, nawet tutaj pokażemy. Tak, ciekawie zrobiony, no. I... No wiadomo, dałoby się lepiej, no ale tragedii jak, nie ma. Jak ten. Jak teraz po tym szkoleniu, jak wrócisz, porobisz swoje terraria, to babcia będzie zadowolona, że nie masz brzydko już. No właśnie. Jak babcia to oglądasz, to już nie powiesz, że robię, mam rozwalone wszystkie pająki brzydkie i będziesz mówić, że inni mają ładniej. Ja też będę ładnie teraz. Pozdrawiamy babcię. No dokładnie, pozdrawiamy cię. Ale Rafał cię tu w ogóle nie szkoli, tylko rzuca od razu na głęboką wodę. To jest najlepsze szkolenie. No, trzeba samemu zabłysnąć. Najlepsze szkolenie to praktyka. Po. Kolejne terrarium. Dużo ziemi. Może wsadzimy tu coś podobnego. Do Hamori. A może być. Dobra, będzie. Będzie to... O, jak się wyczesało. Wyczesana brachypelna auratu. Która naprawdę potężnie się wyczesało. Ale ona ruchliwa. Dobra, ja ją przytrzymam, a ty się inspiruj. Dobra. No, wszystkie wyglądają praktycznie tak samo. No co za zaskoczenie. Korek jak korek. To z jednej wielkiej tuby pochodzi. Tam został kawałek tylko. Zróbcie coś w zieleniach. No coś unikasz tego zielonego, Dawidek. No bo masz zielony na pająku, kazałeś się inspirować. Ja biorę sobie rady do serca, nie? Tak dosłownie. Szkolenie. No dobra, a jaki ty kolor lubisz? Ja? No, no zielony. Zielony lubisz. No nie widać? No i tak unikasz zielonego. A no może bo... ten pająk też lubi zielony. Lubisz? Rafałek, trzeba kota wypuścić. Chodź, Blaszko, wypuszczę kota. O Boże, tu jest mało miejsca, ja tam nie ręki nie wsadzę. Zrobimy norę jak u tego. Jezus, on się wystraszy. No, ale co się dzieje po mnie. Strasznie,
Strasznie ruchliwa ta aura tu. Jak na braszkę. Czekaj, bo chciałem coś powiedzieć, a przez ciebie zapomniałem. No sorry, ale ten... Jeszcze mnie trochę swędzi po tych... wyczesanych. Aha! Robię chatkę jak u tego. U jakiegoś gremlina, czy jakiegoś Shreka. Shrek mieszkał na bagnie. A no faktycznie. To jak ci mieli ci tacy, co tak mieszkali? Hobbici? O właśnie, no! Chatkę hobbita zrobię. Chatkę hobbita. Akurat ostatnio ten leciał Hobbit w telewizji, to może oglądałeś. No nie, i się nie. Teraz inspirujesz. Nie, to nie tak. Nie? Bo to zielony mam. My oglądaliśmy, nie? W hotelu. No pewnie. No dobra, ja teraz wam pokażę. I jak Władca Pierścieni jest lepszy? Nie no, jak dla mnie Świnka Pepa. Świnka Pepa? Ja kiedyś ograłem to na ten... Na Game Passie było i sobie pobrałem. Co jest, gra Świnki Pepy? Grałem Świnkę Pepy. Jezus. No czemu to się nie chce trzymać? Żeby achievementy pozdobywać. Teraz mam na koncie fajne achievementy ze Świnki Pepy. To nie, że... Dobra, będzie miał drzewa przed wejściem. No kto może się pochwalić achievementami ze Świnki Pepy? No na pewno nie ja. No dosłownie. Widzisz. Dobra, to wyglądałoby fajnie, jakby to nigdzie nie spadło, ale wiadomo, że to teraz spadnie, się rozleci wszystko. Więc w sumie nie wiem, gdzie to dać. Albo tu, taki ciemniejszy trochę. Ej ty, to wygląda jak drzewo i krzak normalnie. Jak... Nora. W mojej szkole takie były. Nory? Znaczy nie nory, ale takie drzewa i krzaki. Nie mów, że tam chodzą wszyscy zapalić. Do tej nory. Ja nie wiem, ja nie palę. Ale wiesz jak to w szkole. Wiem, wiem. Wiemy, w szkole jest, ale... Dobra, to może sobie leżeć taki jeden kawałek. Ale trzeba dać jeszcze coś takiego kolorowego do tego. To jak taka kastu. Wisienka na torcie, ten fragmencik. No ale już teraz będę miał jakieś tacy przygłupi, siedzą i się patrzą. Próbuję to jakoś sobie ocenić w głowie. Ale wyobraź sobie, jak to wygląda dla osób trzecich, co tak patrzą, ja zrobię tako. Brawo, brawo, pięknie układacie mech. To jak ten. No nie, no i bym rozwalił wszystko. Byś rozwalił jeszcze. To trochę jak ten. W tych programach, gdzie te klocki Lego układają, się tam starają, myślą, kombinują. Potem przychodzi jeden i rozwala. Nie, no ta góra to jest strasznie brzydka, to tam nic nie pasuje, no bo co tam takiego pircibanga, to co? Przecież to nie wygląda. Oszczędź nas, proszę. No a jak zabiorę, to wygląda pusto. Albo weź po prostu pająka tam postaw. No ale nie wiem, czy on będzie chciał tam siedzieć długo. Ale to tylko dla nagrania, nie? Minimalizm to elegancja, pamiętaj. No nie wiem, co z tym zrobić. Ale co, wy macie tylko mech i korki? Zostały te takie. Nie ma jakichś figurek? Mam małpę. Ale małpa nie pasuje do tego klimatu. No z tym korkiem to... Albo może dać tu po prostu tak, o ty, to jest może... No jakby to nie było. Ale co się uparłeś, żeby na tę górkę wszystko kłaść? No bo to jest takie puste takie bez serca. Zobacz, jak prawie jak gałąź, która spadła. Wsadź do tego, do tej dziurki w tym... Co to jest to białe w ogóle? Patyk. Do patyka. Dobra. Tak jak poprzednio. Jest? Może być, no. Zakończyłeś? O, jest idealnie, jest. Wygrałem to. Dają radę. Skończył tą nierówną walkę. W końcu. Brawo! No nie, czekaj, bo się przewróciło z emocji. Poczekaj, artysta kończy dzieło. Musisz tam... O, jest. Dobrze. Idealnie. Zakończyć to. Jest już zakończone. A my standardowo wprowadzimy pająka. Teraz wygląda to, się... to tak. No dobra, nie powiem, że mi się podoba, ale powiem, że jest dobrze. A to wygląda tak. Wow. O, podoba się. O, może nie zniszczy wystroju. Jak zniszczy, to będę załamany. Tyle czasu poświęciłem na to. Dobrze będzie, myślę, że widzowie też docenią to. No ja się tu poświęcam bardzo mocno. Dobra, ostatni co został? W sumie... Robimy tutaj terrarium dla ex-brachypelmy, czyli Titoclad Vagans, tylko kogoś dostanę. Myślałam, że dla jej byłego. O. Zobaczcie, kawał pająka. O, uspokoił się trochę. Dobra, nie dmuchaj.
Dobra, Dawidek. Trzeba działać, no. Trzeba działać, tak. No to trzeba wziąć korek, wyczarować. Ale magicznie. Co, czyli ona inaczej się nazywała kiedyś, tak? To była kiedyś Blake Perma, teraz jest Titoklat. Była rewizja. O nie, trudniejsza nazwa. Tak. I dużo ludzi nie mogło się długo przyzwyczaić, ale teraz już widzę, że na ludzie to działa. No to na szczęście z tym problemu nie mam. To będzie odpowiednie miejsce, mi się wydaje. Pokaż swoje ogrodnicze umiejętności. No, ogrodnikiem to ja nie jestem. I raczej nigdy nie będę, bo mnie to nie interesuje. To tak jak mnie, u mnie często kwiaty umierają. No, u mnie też. Ja miałem... się zajmuję. Ja sobie kupiłem dużo kwiatków, żeby pająkom dawać, to poumierało mi połowę. To tak jak u mnie. No to... Nie mam ręki do kwiatów. Ja też nie mam. Ej, no wygląda to ładnie. O, taka choineczka. No, ale to terrarium jest jakieś co zaparowane? No nie wiem, czego zaparowało. Jakieś takie nieprzezroczyste. Zaparowało, to odparuje. Mhm. Co to, 2 dni temu był rozrobiony kokos? No bo nie, trzeba to dać w drugą stronę, żeby do dziury też coś wsadzić. No, wrzucimy to. Lubisz ten, wypełniać te patyki? No ja lubię, no. Czemu nie? No, no co, nie wygląda to ciekawie? Bardzo ładnie. O. Bardzo ładnie. No jak dla mnie bomba. Nawet nie pomyślałem, by tak robić. A widzisz, będziesz się teraz nowym inspirował. W ogóle zabawne jest to, że mam taką, ten, takie miękkie krzesełko tutaj, zapadam się i wyglądam na niższego od ciebie. Wiesz, jak takie dziecko teraz, co się patrzy, jak ktoś układa. Łososiowy. Nie. Tak naprawdę się nie znam, ale zgaduję. Się nie znam? Nie. Ja bym powiedział, że to jest kremowy. Ale ja babą nie jestem, więc ja kolorów nie odróżniam tak dobrze. Prawda? Dobrze wiedzieć. No nie pachnie jak jakiś kolor. Weź jeszcze polisz, czy dobre? Nie. Aż tak próbować nie będę. Co ci dało wąchanie? No bo wiecie, czasami kolory pachną, nie? Mają swój zapach. To się nazywa synestezja, wiesz? No tego nie wiem, ale teraz już wiem. No teraz to... Nie, to akurat wyjątkowo mi się podoba. Tylko tam jest brzydko, pusto. Tam może sobie podkopię jeszcze. No, to niech sobie pokopię. I co, skończyłeś już? Tak. To pokazujcie. Jestem ciekawa, bo z tej perspektywy nic nie widzę. No, faktycznie. Przygotuj się. A to można było posłuchać naszych komentarzy. Wow! Ja cię! O cię! Ta to jest wariatka. Patrzcie. Normalnie wariatka. Pa. Jak komponuje się pająk do... w stosunku do wystroju. No, o dwóch pasuje moim zdaniem. Ale pasko będzie? Będzie. Już jest nawet. No muszę przyznać, nawet ładnie. Ty nie? No. No patrz, ile można było się nauczyć w ciągu kilku minut. Chyba no. To ostatnie najlepsze. No zbieram doświadczenie. No. To doświadczenie było. Pierwsze terrarium, drugie, trzecie i teraz czwarte. Czyli szkolenie powiodło się. No, teraz będziesz mógł zaprezentować babci nową umiejętność u siebie na hodowli. Pokażę. Także zamykamy dziewczynkę, odkładamy ją. Cyk. Także Dawidek już dzisiaj dostał jakąś praktykę. Umie już stroić terraria. Chyba będzie dostanie lepiej. Dyplom? No, dostanie dyplom przed wyjazdem. Napisz mi na kartce ładnie. Napiszę bardzo ładnie. Także... To pokażemy babcia, na Instagramie, możecie tak, nas zaobserwować. Babcia będzie zadowolona, wszyscy będą zadowoleni. Także na dzisiaj będziemy kończyć. I jak się podobało, subik, like, komentarz. Dawidkowi również możecie tam na kanale zasubować.
Napiszcie w komentarzach, które terrarium wam się podobało. Pierwsze, drugie, trzecie czy czwarte. Głosujemy. Tak jest, od serduszka. Moim zdaniem czwarte. No. Może to samo zdanie będą mieli widzowie. No zobaczymy. Także kończymy na dzisiaj. Trzymajcie się, cześć. Siema. Pa.